Znajdujemy się w tej chwili w kuchni konwentu na Zamku Wysokim. Jest to pomieszczenie, znowu powiem, wykreowane przez konserwatorów. Była tu faktycznie kuchnia, bo ślady architektoniczne wskazywały, ale ona istniała tylko do tych prac rozbiórkowych przeprowadzonych w XVIII wieku. I potem Konrad Steinbrech odtworzył ją. My w tej chwili, nasza ekspozycja polega na tym, że pokazujemy kuchnię tak, jak mogła ona wyglądać. Czyli pokazujemy produkty spożywcze, które faktycznie zjadali, spożywali zakonnicy. Pokazujemy narzędzia, którym się w tej kuchni posługiwali. Pokazujemy palenisko, na którym przygotowywano potrawy. Wszystko, co jest związane z funkcjonowaniem tego wnętrza.